Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy uruchamianie samolotu. Jest to trzeci odcinek, gdzie już uruchomimy sobie silniki. Także w tym celu idziemy sobie tutaj do panelu inżyniera. Pierwsza rzecz, idziemy sobie tutaj na overhead panel inżyniera, gdzie jest fire i włączamy sobie systemy przeciwpożarowe dla silnika pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. I ok, mamy to zrobione. Teraz zamieniamy hamulce. Robimy Shift B, żeby włączyć Start Brake. Tak, to są hamulce, które bardziej utrzymają samolot, gdyby przepustnice były, tak, gdy dodamy ciągu. Tutaj dajemy Shift N też, żeby parking brake możemy dać off, tak? Bo ten start brake utrzyma samolot i tak. Tutaj mamy potwierdzenie, że parking brake jest off. Zdejmiemy sobie jeszcze klocki spod kół, zobaczmy sobie, co my tu mamy w Ground Supply. Tak, mamy klocki pod kołami. Upewniamy się też, że nie mamy tutaj już nic podpięte. Dobra. Przepustnica powinna być w idle. Upewniamy się na kontrolerze, bo tutaj niestety nie mamy widoku przepustnicy. Więc przytrzymajmy sobie na przykład page down na klawiaturze, żeby przepustnica poszła w idle. I tu sobie otwórzmy parę okienek. Engines. To raz i dwa. Inżynier i startup. Dobrze, i teraz co musimy zrobić? Wyłączmy klimatyzację z APU, bo teraz powietrze będzie nam potrzebne tutaj na rozruch silników. Tutaj włączamy master, włączamy start, wybierzmy silnik pierwszy, też się upewnimy, że te przyciski są wyciśnięte, tak jak teraz. Tutaj pompę paliwa, tak, tu są przełączniki dla takich boosterów paliwa, pomp paliwa dla czterech silników, dajemy to na razie w dół. Tu widzimy, że nam też podskoczyła wskazówka ciśnienia paliwa, więc jest ciśnienie paliwa zwiększone. Teraz musimy też, tu mamy zawory wysokiego ciśnienia na close, musimy otworzyć zawór silnika pierwszego, bo będziemy startowali jedynkę i wciskamy przycisk start. I tu widzimy, że jest powietrze, więc silnik startuje. Idą nam tu obroty turbiny pierwszej. No i taki start troszkę potrwa. Silnik się uruchamia bodajże minutę i 20, może 5 sekund. Więc jest to chyba najdłuższy start silników, jaki widziałem we Flight Gear. Tak, przy okazji nam się uruchamiają silniki, to możemy też się zapoznać, co my tu mamy, jeżeli chodzi o ten panel z silnikami. Tu mamy oczywiście obroty silnika. Ok, pierwszy jest w idle. Tu widzimy full flow, tona na godzinę. W tej chwili mamy prawie tonę na godzinę spalania. Tu mamy ustawienie przepustnic dla jedynki i dwójki i dla czwórki i trójki. Ale dobrze, idźmy teraz z silnikiem numer 2. Tu upewnijmy się, że ten start jest odciśnięty. Zmieńmy selektor na drugi silnik. A tutaj teraz pompę jedynki dajemy w górę. I możemy włączyć też generator prądu z jedynki. Tu już widzimy, jest amperomierz, pokazuje, że prąd jest brany z jedynki. Dobrze. Teraz dwójka, pompy dwójka idą w dół na reserve i tak, klikamy starter. Jest powietrze pobierane. I startuje nam teraz dwójka. No i zobaczmy teraz jeszcze, co tutaj jest. Tu mamy dalej wskaźnik temperatury EGT, temperatury spalin i tu mamy podziałkę razy 100 stopni Celsjusza, więc temperatura spalin jest około 500 stopni Celsjusza, bardzo wysoko. Tutaj u góry mamy cztery też wskazania podpisane PC. To jest pozycja dysz silnika. Tak patrzę, co tu jeszcze. Tutaj na dole mamy dwa wskaźniki, zobaczmy sobie, co to jest. To jest B1. B1 to jest inlet one ramp and split door position.
and manual command w procentach. W sumie troszkę nie rozumiem, co to są za wskazania. Dobrze, dwójka już prawie jest. Tu jeszcze na dole, tu mamy wskazania jak C2. To jest poziom oleju, tutaj mamy dla silnika 1 i 2, a tutaj dla silnika 3 i 4. A tu mamy ciśnienie oleju, ciśnienie znaczy paliwa i ciśnienie oleju i temperaturę właśnie oleju czy paliwa oleju i temperaturę oleju tutaj z tej strony. O, co się dzieje z dwójką? Hej, dwójka, co jest? Nie wariuj. Nie chcę wskoczyć. A, zawór wysokiego ciśnienia nie otworzyłem. Dobra. Zapomniałem o tym, dobra. Second idle. Dobrze, mamy dwójkę, jest full flow. Tu odciśnijmy starter, wybierzmy teraz trójkę, ale tu jeszcze właśnie paliwo dwójki tutaj na open zawór. Znaczy na main, to jest pozycja main. I generator dwójki włączmy. Tu już amperomierz też pokazuje, że prąd się pobiera i ten pobór prądu się rozłożył, jak widzimy, bo amperomierz dla jedynki troszkę zszedł w dół. Dobrze, będziemy uruchamiać teraz trójkę. Trójka wybrana. Tutaj paliwo w reserve, zawór paliwa. Zawór wysokiego ciśnienia otwarty i klikamy start i uruchamiamy trójkę. I idzie nam trójeczka. I trójka. Jest trójka. Tu dajemy stop, tutaj dajemy pompę paliwa w main do góry i generator dla silnika numer 3. OK. I uruchommy silnik czwarty, czyli wybieramy w na selektorze silnik czwarty. Wysokie ciśnienie dla czwartego otwarte. Pompa paliwowa w dół i startujemy. I mamy czwórkę uruchomioną. Teraz paliwo w main. Tutaj możemy starter wyłączyć. Upewnijmy się, że przycisk jest wyciśnięty. Start możemy wyłączyć. Selektor dajmy na 0, czyli off. Master idzie w off. I tutaj jeszcze generator paliwa, znaczy paliwa silnika czwartego idzie w górę, włączony. To jak mamy to okienko, to włączmy jeszcze sobie właśnie klimę z silników, czyli pobieramy teraz powietrze z pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego silnika. To możemy zamknąć. I teraz wyłączamy APU, czyli generator APU idzie off. Tutaj przytrzymajmy najpierw zawór bleed w dół, żeby wyłączyć. Tutaj musi zgasnąć lampeczka, tu też mamy... Tak, IPU, jeszcze wskazania pokazane, a w dół chciałem, dobra, w dół idziemy. I trzymamy aż tutaj woltomierz, jeszcze trzymamy, aż woltomierz nam zejdzie w dół, ok, tutaj zszedł, tutaj też hercy zszedły, zeszły i tu mamy zieloną lampeczkę potwierdzającą, że możemy wyłączyć IPU, więc tu robimy stop, tak, stop IPU. IPU stopped. Dobrze. I APU Ignition idzie w off i Master Switch idzie w off. APU jest wyłączone. Tutaj dajmy auto, bo to wyłączyłem i zobaczmy teraz. A tutaj jeszcze tak musimy wypiąć. Tu mamy jakąś magistralę 200 V i może i tutaj mamy left plus middle join, tak? Jest połączony
lewa strona, czyli silnik 1.2 z middle. Middle to są APU i GPU. I to możemy wypiąć teraz. Tak samo tutaj mam przełącznik dla prawej strony, tak? Prawa strona plus middle jest join, czyli prawa strona, czyli te dwa silniki z APU i GPU, możemy to wyłączyć też. I chyba wszystko. Tu możemy sobie sprawdzić ewentualnie teraz napięcia. APU, tak, APU jest, napięcia nie ma. Tutaj magistrale mają i generatory silników mają napięcie. I fazy, wszędzie są herce, ok. No możemy sobie zostawić też na silniku. Tutaj mamy batery, właśnie wolty są, bo baterie są włączone, także dobrze. No, także mamy silniki 4 uruchomione, pompy są w main. Tutaj jeszcze się upewniamy tak, że auto CG jest on. Tu możemy być w climb. Dobra. Teraz idziemy w awionikę i tutaj dla pierwszego oficera mamy jeszcze to pokrętło z awioniką i dajemy teraz w pozycję run. Tutaj awionika jest teraz uruchomiona. Sztuczne horyzonty nam się i kursy poustawiały. I teraz będziemy lecieli po nawigacji inercyjnej, tak? Czyli tak, po naszej trasie. Tutaj oczywiście samolot nie miał żadnych jeszcze GPS-ów, tak, bo to stara konstrukcja jeszcze sprzed GPS-a, więc latano na układach inercyjnych, tak samo jak Concorde i te inne starsze samoloty, które pokazywałem wcześniej, te rosyjskie, jak tu po lewej i Antonowa, więc tutaj musimy właśnie włączyć, upewnić się, że mamy inercyjne systemy włączone. Tutaj musimy zrobić, to jest chyba ten przełącznik, tak, INS Integration idzie w ON. Tutaj możemy zrobić sobie Heading Display, żeby pokazywał z INS-a informacje, czyli też z tych systemów inercyjnych. I na Overhead Panel upewniamy się, że bodajże ten przełącznik, tak, HS1 Source, że źródło dla HSI jest też system inercyjny INS, bo tutaj może być wybrane coś innego. Więc idziemy teraz w INS. OK. Tutaj też zobaczmy, że przestała nam migać czerwona kontrolka, mówiąca, że nie jesteśmy gotowi do kołowania. Także teraz wedle systemu, tak, samolotu jesteśmy gotowi do kołowania, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi do startu. Ale to jeszcze nie wszystko. Ustawmy sobie teraz deklinację magnetyczną. Dajmy sobie widok tutaj nawigatora. Tutaj mamy pokrętło, tego nie widać, o, jest pokrętło czarne do nastawy deklinacji magnetycznej. Teraz mamy 0 stopni. Idziemy sobie do tutaj opcji samolotu i crew orders, tak, ordery dla załogi. Tutaj już zobaczyliśmy sobie tą część okienka. Może przy okazji omówię wam tutaj całe to okienko, dam pauzę. Tu mamy say again prompt, możemy wywołać, tak, żeby nam tutaj powiedziano ostatnie komunikaty, jakie tutaj mówili do nas nasi wirtualni piloci. Tu mamy do landing, no teraz nie ląduje, albo do take off, tu też mamy coś not ready to take off jeszcze, więc nie mamy nic sensownego. Mamy też opcję take off, jeżeli jest mokra nawierzchnia pasa. Tak, jeżeli jest mokry pas, to powinniśmy tą opcję zaznaczyć, dlatego że wtedy dostaniemy większe prędkości V1, V2 i V-Rotate. Ja to się jeszcze upewnię i zobaczymy sobie później, czy ten pas jest mokry. Tu mamy rozkazy, żeby nasz drugi pilot trzymał wzbijanie się albo zniżanie samolotu, a stopem mówimy mu, żeby przestał to robić. Więc to jest fajna opcja, tak, żeby tutaj zautomatyzować sobie wzbijanie i zniżanie. Także to też sobie zobaczymy później w trakcie lotu. Tutaj mamy opcję podczas lądowania. Możemy powiedzieć też drugiemu pilotowi, żeby nam automatycznie wrzucił, tak, ciąg wsteczny. To jest ta pierwsza opcja i ona jest domyślnie zaznaczona. Ja sobie ją zostawię zaznaczoną. Jeżeli chcemy robić to ręcznie, to odznaczamy i wtedy musimy pamiętać, że klawiszem R przy lądowaniu wrzucamy sobie ciąg wsteczny. No inaczej nie wyhamujemy tego samolotu. Dodatkowo możemy sobie jeszcze włączyć użycie spadochronu. To też, żeby nam zrobił automatycznie drugi pilot. A jak nie, to też
rozkładamy to sobie ręcznie, już nie pamiętam skrótu, bo nigdy tego nie rozkładałem jeszcze, ale to jest... gdzieś tutaj mamy... O, tu jest parachut. Ctrl-Delete, to jest deploy, a później insert, żeby tak, no, dropa zrobić, tak, żeby się rozpiąć z tym spadochronem, jak już wyhamujemy. Dobra. Ale to na razie zostawię wyłączone, powinno nam wystarczyć, tak, rewersy i hamulce kół powinny nam wystarczyć, żeby zatrzymać samolot. No i jeżeli mamy krótszy pas, to możemy jeszcze właśnie tak zrobić deploy tego spadochronu hamującego. Tą część już sobie wzięliśmy, więc zobaczmy sobie teraz tutaj airport. Tu możemy sobie wyczyścić lotniska. Nie będę tego klikał, tu możemy zobaczyć właśnie sobie te informacje o lotnisku i to było to samo co w pilots i settings dla Orbita 10, to jest to samo AP info. No tak zdublowali to. Mamy też częstotliwości dla lotnisk. To jest flight gearowe okienko. Zobaczmy sobie dalej. Dalej mamy, tak właśnie mamy naszą deklinację magnetyczną tutaj wpisaną. Ale to jest o tyle fajne, że to jest też automat, tak? Bo tutaj możemy sobie oczywiście kliknąć lokal, zobaczyć jaka jest lokalna deklinacja magnetyczna. Może tutaj odpauzuję, żeby zobaczyć, to działa, tak. Tu się nam wpisuje deklinacja magnetyczna, no w tej chwili w Moskwie, jest to rzeczywiście tam około 12 stopni na plusie. Możemy też dać deklinację magnetyczną lotniska odlotu i lotniska przylotu, tak? Tu mamy deklinację już 5,3 stopnia. Ale dajemy sobie ten departure. I teraz tym pokrętłem sobie tutaj ustawiamy nasze 12, tu może nas shiftem szybciej, 12,7, za dużo, jest 12,7, ewentualnie można kliknąć przycisk now i on to zrobi automatycznie za nas, tak ustawi te 12,7. I też tu mamy automat, że mamy napisane, dam jeszcze pauzę, że tu mamy napisane, że jeżeli jesteśmy tak w obszarze lotniska, ale poniżej, tutaj sobie ustawiamy jakiej wysokości, tu mamy domyślnie 10 tysięcy metrów, to tutaj automatycznie nam drugi pilot ustawi częstotliwość na COM1, taką jaką tutaj sobie podamy, musimy sobie coś podać, albo na COM2 jak chcemy, tak, czyli możemy mieć automatyczny nastaw częstotliwości na przykład na lotnisko docelowe. I właśnie automatycznie nam ustawi też deklinację magnetyczną. No albo właśnie używamy tych przycisków now, co nam mówi ustaw teraz, albo zrobimy sobie unset i to mi tutaj ustawi, aha, tylko mam pauzę, i to mi tu ustawi teraz na 0 z powrotem. Tak, jest na 0. Także wrócimy to sobie, ustawmy sobie 12,7. Dalej możemy sobie też tutaj ustawić kolejny automat na transition, czyli na zmianę ciśnienia atmosferycznego. I tu w zasadzie możemy sobie też ustawić nasz wysokościomierz teraz. Ciśnienie też możemy pobrać sobie lokalne. Jak damy lokal, to no, pobiera mi się ciśnienie tam, gdzie stoję teraz samolotem. Możemy też wybrać sobie z lotniska startowego, jak i z lotniska, do którego lecimy. I w dwóch wartościach, jako QNH, czyli na poziomie, tak, lokalne na poziomie morza, albo QFE, czyli lokalne na wysokości elewacji lotniska. Ja będę używał QNH. Czemu dał 0? Dam, może odpauzuję. O, zaskoczyło. Tak, 773. I możemy dać now. To nam automatycznie tu ustawiło 773. Oczywiście możemy to zrobić też ręcznie tym pokrętłem. To jest nawet tyle fajnie, że mamy tooltipa w trzech jednostkach. To no, takiego czegoś rzadko spotkać, żeby ktoś się tak postarał i podał nam aż trzy jednostki, czyli mamy w milimetrach słuparteci, tak, tak jak tutaj, to jest w milimetrach słuparteci, tak, dalej mamy w calach słuparteci, to co używają, tak, no, na zachodzie i mamy też w milibarach, czy też inaczej w hektopaskalach, tak, to jest, można powiedzieć, ta sama jednostka. Więc ciśnienie ustawione, to nam powinno się ustawić teraz wszędzie na tym wysokościomierzu, jak i my tu mamy drugi wysokościomierz, zobaczmy, czy tu się ustawiło, też się ustawiło, dobrze. Tak, tu mamy kolejny wysokościomierz, to jest wysokościomierz pokazujący wysokość w metrach, tak bardziej szczegółowo, ten też pokazuje, no ten pokazuje można powiedzieć w kilometrach. Także tutaj jedynka tej dużej wskazówki oznacza 100 metrów, jak ta wskazówka zrobi pełny obrót, to nam wskoczy kilometr wysokości. A tu jest troszkę tak podziałka w ten sposób zrobiona, że duża wskazówka pokazuje nam 10 metrów,
Więc pełny obrót da nam 100 metrów i ta mała wskazówka, tak, to jest 100 metrów. I tu mamy jeszcze taki duży łukowatą wskazówkę, co nam chyba powinno wskazywać kilometry, ale to nie jestem pewny. To można też zobaczyć podczas lotu, jak to będzie nam działało. Dobrze, tyle z altimeters. Mamy ustawione ciśnienie. No i tu jest co ważne, że mamy właśnie ten suwaczek transition, domyślnie ustawiony na 3 km i tak sobie zostawię. To oznacza, że nasz też copilot automatycznie zrobi nam transition, czyli ustawi nam ciśnienie standardowe, czyli w tym przypadku 760 mm calasu partenci, tak gdy osiągniemy wysokość 3 km. Tak? I tak samo jak będziemy się zniżać, to nam ustawi automatycznie ciśnienie na lotnisku docelowym. Także bardzo fajny automat. I kolejny automat to jest ustawianie na przykład częstotliwości do VOR1, VOR2, ADF-ów, jak i kurs pasa, na którym będziemy lądować. I tutaj zobaczyć, co to się dzieje, jak jesteśmy tak przed approach, poniżej wysokości i też ustawiamy suwaczkiem, na jakiej to ma być wysokości. Na wysokości 2 km mamy domyślnie ustawione i wtedy też copilot automatycznie ustawi nam nasz heading na pas, co się ustawia o tutaj, tym pokrętłem. Ja może właśnie sobie specjalnie to zepsuję. I ustawi nam częstotliwość na V1, co się ustawia tutaj. I to jest już ILS mojego pasa. Ja to sobie sprawdziłem. Możemy to też zrobić, no dobra, żeby nie używać tego dodatku, a możemy to nawet zrobić tutaj App Info. Tak, ja ustawiłem sobie pas 5 prawy, że będę lądował na 5 prawym i ILS jest 110.30, tak sobie tu wpisałem. I kurs pasa, tak, to jest 0.51. I taki kurs pasa też tu sobie wpisałem. W sumie nie wiem, czy trzeba z tym zerem, chyba nie trzeba. Starczy chyba 5.1. I on wtedy właśnie automatycznie nam tutaj też to poda. I kolejny suwaczek to jest wysokość decyzji. Tu jest to o tyle dziwnie zrobione, że też mamy tutaj wskaźnik wysokości decyzji. Tak, czyli nasz też wysokościomierz radarowy. I co ciekawe, jak tutaj sobie coś ustawimy, na przykład 60 metrów sobie ustawię, to tutaj się nie zmienia, tak, i vice versa. Jak tutaj zmienię, to ten wskaźnik nie działa. Ale z tego, co zauważyłem, to tak nasi piloci posługują się tym suwakiem, co my tutaj mu podamy tym suwakiem, niż to, co mu podamy tutaj w kokpicie. No ale oczywiście dobrze jest ustawić to sobie tak samo, zarówno tutaj z tym suwakiem, jak i tutaj na urządzeniu, żebyśmy widzieli w kokpicie też, co mamy ustawione, tak? Bo tego okienka raczej nie będziemy otwierać specjalnie podczas podejścia do lądowania. Dobrze, także mamy na razie wysokość decyzji na 100 metrów i myślę, że to będzie ok. Także tak wygląda to okienko. Sobie tutaj zobaczyliśmy przy okazji i ustawiliśmy kolejne potrzebne rzeczy i wygląda na to, że będziemy gotowi do wypychania. Także to tyle będzie na ten odcinek. Uruchomiliśmy silniki i w następnym odcinku kołujemy i startujemy. Także do następnego razu. Cześć Wam!